Biznes to gra. Taka gra, gdzie można kombinować, oszukiwać, blefować. Może nie. Może jednak biznes to jak życie. Relacje, lojalność, uczciwość, zasady. Skąd takie pytanie? Książka. Wpadła mi w ręce książka, więc handlowców, dał mi na wakacje. Handlowanie to gra. Mówi, przeczytaj, zainspiruje cię. I faktycznie, zainspirowała mnie, poruszyła mnie. Na początku tej książki znalazłem stwierdzenie, że handlowanie, robienie interesów, to jak gra, to jak poker. Można kombinować, blefować, to przecież tylko jest gra. Wstaniesz od stolika, będziesz innym człowiekiem. No, przecież nie. Przecież ani ty, ani ja tak nie robimy interesów. Budujemy relacje, jesteśmy sobą, czy w czasie gry biznesowej, czy poza. Więc jeżeli biznes to gra, to jednak uczciwa, porządna gra. Gra, gdzie jesteśmy sobą, gdzie gramy według tych samych zasad przy stoliku i poza stolikiem. To może taka gra jak szachy, jak uno, jak quirkle, gdzie budujemy relacje, gdzie jesteśmy razem, gdzie cieszymy się z grania, gdzie jesteśmy sobą. Zatem, jeżeli biznes to gra, to niech to będzie porządna gra.